Na program zaprasza Bonimet, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj problem stomatologiczny. Spłynęło pytanie od słuchacza. Czy zioła mogą być pomocne w profilaktyce i leczeniu parodontozy? Parodontoza to taka choroba tocząca się w przyzębiu i mogąca uszkodzić nasze zęby i dziąsła. To jest choroba infekcyjna i choroba, która jest w dużym stopniu zależna od higieny jamy ustnej. Zatem stosowanie, szczotkowanie zębów częściej niż raz dziennie już może być dobrą profilaktyką parodontozy. Zresztą stomatolodzy namawiają do tego, żeby szczotkować nawet 3 razy dziennie. Stan zapalny tworzy się na skutek tworzenia się płytki nazębnej, która w pewnym momencie się tak rozrasta, że uszkadza szkliwo i miazgę zęba. Co tutaj można stosować? Profilaktyka obejmuje przede wszystkim środki o działaniu dezynfekcyjnym, ale pamiętajmy też o tym, że styl życia ma tutaj znaczenie. Redukcja poziomu alkoholu, redukcja ilości alkoholu, mało substancji, które zawierają w swoim składzie cukry proste. Te bakterie świetnie się na tym cukrze żywią. Oraz palenie papierosów. To są te 3 czynniki, które są bardzo ważne. Jeżeli chodzi natomiast o stosowanie preparatów ziołowych, to tutaj największe znaczenie mają te preparaty, które działają bakteriobójczo, grzybobójczo i to poprawiają gojenie się i przyspieszają regenerację tkanek. Taką substancją jest propolis, czyli kit pszczeli. Ekstrakt z propolisu wypełnia wszystkie te efekty działania. Podobnie dobrze działa oczar virginijski, destylat z kory bądź liści tej rośliny, Hamamelis virginia po łacinie, też świetnie sprawdza się w leczeniu i w profilaktyce parodontozy. No i w końcu olejki eteryczne. Olejków eterycznych oczywiście nie możemy stosować sauté, czyli spędzlować z nimi jamę ustną, ale w pewnych określonych roztworach, w pewnym określonym stężeniu są one tutaj bardzo wskazane. Zresztą na planszy Państwo widzicie w tej chwili recepturę takiego aerozolu, który ja najczęściej używam w przypadku problemów z jamą ustną. Nie tylko chodzi o parodontozę, chodzi także o jakieś zapalenia jamy ustnej, afty, pleśniawki, bóle gardła. On się świetnie sprawdza jako profilaktyka. Dobrze go mieć w biurku czy w torebce ze sobą, bo na samym początku infekcji jakichkolwiek toczących się w obrębie jamy nosowej, czy jamy ustnej, bądź też gardła, on się nam bardzo przyda. Więc przede wszystkim profilaktyka mało cukrów, albo najlepiej bez cukrów prostych, papierosów nie, alkoholu nie i profilaktyka pod postacią mycia zębów częstego i tych produktów, które działają gojąco i przeciwbakteryjnie. Sponsorem programu był Bonimet, producent aerozolu Anginbon, łagodzącego podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.